Z mrozów cieszą się mieszkańcy Suwalszczyzny. Mimo że temperatura w ostatnich dniach spadła poniżej 20 stopni Celsjusza, żadna ze spotkanych dziś osób nie narzekała. Byli nawet tacy, którzy się cieszyli. Jak mówią, zimą powinno być zimno. Czas najwyższy, że się zaczęły. I myślę, że jest okej. Od ilu lat żyję, od tylu lat były mrozy. To zależy, gdzie się mieszka. Jak się mieszka w bloku, to super, bo są kaloryfery, a w domu to strasznie dużo trzeba palić. Zimno? Dobry. O, to dobrze, no trzeba w końcu trochę zimy, nie? To też tak trzeba było, jak ten mój kolega. W końcu trochę dla dzieci tej przyjemności. No, mrozy, to taki mróz można wytrzymać. Gorzej, że śniegu nie ma. Śnieg gorszy. A tu sucho, ładnie, słońce. To znaczy trochę śniegu lepiej, żeby spadło, chociaż... A ja nie jestem za śniegiem. Ja za śniegiem nie jestem. Entuzjazm Suwalczan raczej nie opuści, bo synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach mrozy się utrzymają. W dzień będzie około minus 12 stopni, a nocą temperatura będzie spadać do minus 18 stopni Celsjusza.